Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło gościć u Państwa dzisiaj. Jest to mój debiut, także za wszelkie wpadki przepraszam, od razu dziękuję. I teraz tak, pierwszą osobą, która będzie ze mną na tej scenie, jest pan Krzysztof Świder. Bardzo miły człowiek. Jest refleksologiem, wykładowcą refleksjologii w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia. Jest to jego również pierwszy debiut, tak jak i mój, także bądźcie dla nas dzisiaj łaskawi, za co będziemy wdzięczni. Dzień dobry, witam Państwa. Będę chciał w tym krótkim czasie, który mam do dyspozycji, zaprezentować Wam refleksologię. Nie będę mówił dużo o tym, czym ona jest, skąd się wywodzi, bo jak życie pokazuje, wszyscy macie takie urządzenia i momentalnie sobie to wygooglujecie. Na takich prezentacjach, na takich wykładach staram się przekazać praktyczną wiedzę i pokazać, jak sami możecie za pomocą refleksologii poprawić swój stan zdrowia. Jest to moim takim wakacyjny takie tournée po Polsce, gdzie będę promował refleksologię i pokazywał, że moc jest w Was, nie tylko w takich terapeutach jak ja, że potraficie sami. W tym roku właśnie obroniłem pracę dyplomową na temat refleksologia stóp jako forma autoterapii. I teraz, co Wam chcę powiedzieć? No, zaczniemy od tego krótko, czym jest ta refleksologia. Więc refleksologia jest nauką o refleksach, które znajdują się w stopach, dłoniach, twarzy i głowie, a mają połączenie ze wszystkimi narządami, organami naszego ciała. I to jest tak pokrótce. Już ślady o refleksologii są w piramidach egipskich, 2300 lat przed naszą erą, ale w ostatnich latach refleksologia bardzo mocno rozwinęła się w świecie zachodnim. Autorytety refleksologii przez lata nakreśliły mapy, które Wam tutaj, jedne z takich map przyniosłem, żeby Wam pokazać. To są mapy, które ukazują, jak i w którym miejscu znajdują się receptory refleksy na stopach i dłoniach. Te mapy są potrzebne tak na początku kariery, potem już sprawny, wykwalifikowany refleksolog wyczuwa wszystko sam. Zwróćcie uwagę, że my jesteśmy zróżnicowani w budowie, więc to, co tutaj się znajduje, też musimy brać pod uwagę, że to może się znajdywać troszkę w innym miejscu. Ktoś ma większy brzuch, ktoś szczuplejszy, więc wątroba, żołądek mogą być poprzesuwane w różne miejsca. Refleksolog to w wykwalifikowany sposób perfekcyjny wyczuwa i pracuje na tych refleksach. Natomiast jak Państwo, którzy nie macie styczności z refleksologią, też możecie całkiem swobodnie pracować sami na tych stopach. I bardzo często słyszę, że refleksologia to kwestia wiary, magii. No, trudno mi polemizować z takimi stwierdzeniami, ale wystarczy, że poddać się serii regularnych zabiegów i sami się przekonamy na własnym ciele, jak to działa. Pamiętajcie, na rynku jest bardzo dużo różnych map i zobaczycie, że na tych mapach są różne zmiany. I teraz, która jest poprawna? No otóż, ze względów na to, że są prawa autorskie, mapy są kopiowane i trzeba poprzesuwać coś, żeby były te zmiany, żeby autor takiej mapy nie oskarżył o plagiat. Wy jako osoby niewykwalifikowane w tym możecie całkiem śmiało pracować sobie na stopach, na dłoniach i nie zrobicie sobie krzywdy. Właśnie refleksologia jest tak fajną dziedziną, że praktycznie nie ma
tutaj żadnych skutków ubocznych. Mogą być tak zwane niepożądane, ale nieszkodliwe. Czyli po zabiegu refleksologii możemy częściej oddawać mocz, może nastąpić częstsze wypróżnienia. Organizm może też być osłabiony, ponieważ rozpoczną się procesy samonaprawcze, ale jak bardzo często to pokazuje moje doświadczenie u dzieci, dzieci dostają bardzo dużo energii. Dlatego mamy, które przyprowadzają małe dzieci do mnie na zabiegi, przyprowadzają je rano, żeby później poszły do przedszkola, bo mówi, jak ja przyprowadzę wieczorem, to on mi później dom roznosi. Także to samo jest u osób dorosłych. Dzieci, wiadomo, mają dużo mniej różnych dolegliwości, chociaż niekoniecznie, ale w większości niż dorośli, w krótszym czasie one się nawarstwiały. Ja tutaj poproszę koleżankę Izę, która też jest dyplomowanym refleksologiem. Jako modelkę, popatrzcie, nie potrzeba nic dużo, wystarczy tylko fotel. Tak, o, czekaj, na taki fotel. Sadzamy osobę na tym fotelu, na przykład mąż żonę, żona męża. I już mamy dostęp do stóp. No tutaj wiadomo, wszyscy chodzą w boso i z tych stóp te stopy mają zaburzoną kolorystykę, temperaturę i ja bym z takich stóp nie starał się mówić, co tutaj w tym organizmie się dzieje. Zawsze uprzedzam osoby, które zapisują się do mnie na zabiegi, żeby nie dokonywały żadnych zabiegów upiększających na stopach, nie ścinały nagniotków, nie szorowały, nie myły tych stóp, nie zaburzały ich wyglądu. Ponieważ gdy osoba przychodzi do mnie na zabieg, to te stopy, one mi pokazują, co się dzieje w organizmie. Bo stopy każdego człowieka to jest taki twardy dysk, gdzie tutaj jest zapisane całe nasze życie od momentu płodowego. Analizując taką stopę, możemy prześledzić po kolei wszystko, co się działo w naszym życiu. Tu się wszystko zapisuje. Sprawny refleksolog bez problemu odczyta wszystkie dolegliwości, jakie były i jakie są lub jakie mogą być. Ponieważ w stopach już na 3 lata do przodu zaznacza się jakieś niedomaganie, jakie w ciele narasta. Organizm nadbudowuje w stopach w różnych miejscach, powodując, że gdy my chodzimy, pobudzamy dany organ, żeby pobudzać go do leczenia. W stopach znajduje się 7200 zakończeń nerwowych. Więc gdy chodzimy boso, my naturalnie stymulujemy wszystkie te miejsca. I przykładowo, jeżeli wzięlibyśmy wycinek centymetra kwadratowego ze stopy, z refleksu na przykład wątroby, gdzie u osoby zdrowej, zupełnie zdrowej, to przykładowo na tym centymetrze znaleźlibyśmy 1000 zakończeń nerwowych. Jeżeli wzięlibyśmy wycinek od osoby, która ma uszkodzoną, chorą wątrobę, tam będzie 100 tysięcy. Czyli organizm sam nadbudowuje tutaj, powoduje, żeby było więcej tych zakończeń nerwowych, żebyśmy mogli szybciej stymulować i pobudzać do samoregeneracji nasz organizm. Choroba powstaje w momencie, gdy jest zaburzony przepływ. Przepływ energetyczny. No wytłumaczę wam to w taki prosty sposób,
że mamy potok górski, woda tam płynie, chcemy się napić, biorę, piję tą wodę i nic mi nie jest. Natomiast jak bobry zetną drzewo, zrobi się taka sadzawka, ta woda nie płynie, ona stoi, zaczynają się procesy gnilne i pijąc tą wodę, no co, no będziemy chorzy. Co robi refleksologia? Refleksologia udrażnia te kanały, czyli powoduje, żeby ten zator został zlikwidowany i żeby energia zaczęła płynąć ponownie. Refleksologia bardzo fajnie sobie radzi z różnymi urazami, ponieważ gdy mamy na przykład uraz kostki, to refleksolog nie pracuje na tej nodze, pracuje na dłoni, na nadgarstku. Odnajduje miejsca bolące, które odpowiadają uszkodzeniu tutaj w stopie. Bardzo fajne efekty to przynosi. Ostatnio miałem takie doświadczenie z osobami po poważnych operacjach kolana, gdzie pokazywałem im i sam pracowałem na łokciu. Robi się to w ten sposób, że popatrzcie, przykładamy łokieć do kolana, ta część odpowiada, ta część stopy odpowiada tutaj ta część dłoni i na odwrót. Czyli wszystko, co znajduje się w kolanie, znajduje się też w łokciu. I to jest tak zwane takie lustrzane odbicie. Pracując, gdy kolano, na uszkodzonym kolanie my nie możemy pracować, nie możemy go dotykać, to wszystko, co tutaj nie domaga w tym kolanie, ja odnajduję na łokciu. I to bardzo szybko sobie sami znajdziecie, szukając, przyglądając się. Jeżeli była wykonana operacja kolana, były zrobione rozcięcia, szywane wiązadła poboczne, więc tutaj bardzo szybko na łokciu znajdują się tak samo takie zgrubienia i charakteryzuje się to bólem. Więc pracując na tym łokciu, używając, mówię, uciskania, no to jest zbyt krótki czas, żeby mógł wam pokazać prawidłową pracę kciuka, dłoni, jak to pracujemy, ale ja jestem tutaj jeszcze przez 3 dni, także dla chętni mogą przyjść i na pewno wam pokażę, bo no po co? Po co ja to wszystko mówię? Ano po to, żebyście mogli sami własnym, mając 2 sprawne ręce, zadziałać na własnym organizmie. Nie potrzebujecie, wyjeżdżając na urlop, nie potrzebujecie brać tabletek, jakichś, nie wiem, ekwipunków medycznych. Wystarczy, że macie tą podstawową wiedzę, 2 zdrowe ręce i bardzo szybko różne niedomagania żołądkowe, bóle głowy likwidujecie, uciskając w odpowiednich miejscach. Często dostaję pytanie, no ale czy ja wiem, gdzie to uciskać? Słuchajcie, to jest naturalnie. Jeżeli ktoś zaczyna się interesować refleksologią, zaczyna uciskać, to gdy pojawia się ból w ciele, on automatycznie sam, nie wiedząc nawet, że zaczyna pracować na dłoni w miejscu, które odpowiada za ten ból, likwidując. To się dzieje samoistnie. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda na przykład praca na dłoniach. Dobrze, o, staniesz? Bardzo dużo robię takich wykładów dla osób starszych, dla seniorów. Oni często większość czasu spędzają przed telewizorem uprawiając pilotaż, a w tym czasie mogliby poprawić swój stan zdrowia. Więc
pokazuję im, uczę. Z doświadczenia mojego wiem, że to bardzo fajnie, oni szybko chwytają i czasami aż potrafią się przestymulować, bo tak, tak dużo pracują. Zobaczcie. Wystarczy tylko codziennie, na przykład, o, pokażę taki dla kobiet taką pracę na organach wewnętrznego wydzielania, który usprawni pracę hormonów. I wystarczy dosłownie no, 2 minuty, kilka razy dziennie przepracować sobie w taki sposób i już uaktywniamy wszystkie te organy do pracy. Odnajdujemy na kciuku przysadkę mózgową. Jak ją znaleźć? Otóż linie papilarne, one schodzą i robią się coraz to mniejsze, aż robi się taka górka. Zobaczycie sobie, ona powinna być na środku opuszka, ale bardzo często w związku z tym, że dłoni pracujemy, one są poprzesuwane. Więc zobaczycie, taka piramidka. Gdy zaczniecie naciskać, to w środku poczujecie, jakby tam był taki śrucik, taka dosłownie piramidka. Przykładamy paznokieć w to miejsce i robimy takie pompowanie. Kilka razy naciskamy na to, w to miejsce. Na pewno poczujecie tam ból. Jak odnajdziecie prawidłowo, to poczujecie ból. Pamiętajcie, robimy zawsze na prawej i lewej dłoni. Jeżeli mam czas, żeby wykonać tylko tą jedną czynność, to robię na prawej i na lewej dłoni. Czyli wykonałem na prawej, muszę to samo zrobić na lewej. Popatrzcie, kilka dosłownie sekund. I już uaktywniliśmy przysadkę mózgową. Przysadka mózgowa to jest taki mały dowódca wielkiej armii. Ona zarządza wszystkim. Ok, zrobiliśmy przysadkę mózgową. Teraz popatrzcie, prosto. Schodzimy po kciuku 4 palcami i naciskamy 4 palcami tutaj kłąb kciuka. Możecie sobie przesuwać góra-dół, żebyście byli pewni, że w odpowiednie punkty traficie. Ja to czuję i od razu koryguję i przestawię moje palce o milimetr w prawo, w lewo i już w tych miejscach jestem. Wy natomiast możecie sobie zacząć od tu niżej, przesunąć później wyżej, przesunąć później w drugą stronę i wtedy będziecie pewni, że te punkty przepracowaliście. A że przepracujecie jeszcze dodatkowo inne, no to które tylko na plus. I zobaczcie, kilka razy wystarczy popompować i już mamy przepracowaną tarczycę, nadnersza, nerki. Robimy na prawej i to samo wykonujemy na lewej dłoni. Zobaczcie, tu koleżanka lekko uklękła. No, nie będę mówił co, ale trafiłem w punkt, który wymaga rozpracowania. Czyli w danym organie jest jakiś zastój energetyczny, coś tam się zadziało, więc trzeba go uaktywnić. I przepracowaliśmy. Prawa, lewa. Co następnie robimy? Następnie schodzimy do nadgarstka. Bierzemy 2 palce, palec kciuk i wskazujący i robimy, zobaczcie, robimy taki klin i wchodzimy tutaj takie dołki po prawej, po lewej stronie w nadgarstku i robimy kilka takich ruchów. Lekko ściskając tak, żeby palce nasze nie ślizgały się po skórze, ponieważ będzie tarcie i będzie ból, tylko razem ze skórą, żeby one pracowały. I robimy kilka razy w taki sposób. I już mamy pobudzone jajniki u kobiety i macicę u mężczyzny, jądra i prostatę. I popatrzcie się, czy to długo trwało, czy to było skomplikowane. No nie, bardzo i to bardzo proste. I możecie to wszyscy robić dla własnego zdrowia. Tak samo mężczyźni, jak i kobiety, ale zwłaszcza kobiety, ponieważ najczęściej mają zaburzenia hormonalne.
Nadgarstek, pracując na nadgarstku, nadgarstek jest też dla naszego ciała takim bardzo silnym miejscem energetycznym. O tym, jak praca na nadgarstku aktywuje organizm do działania, przekonałem się kilka lat temu, gdy w Norwegii w szpitalu wybudzałem człowieka, który był 2 miesiące w śpiączce. Był podłączony do aparatury monitorującej, która mi pokazywała, jak ja pracowałem na jego dłoniach, stopach, od razu pokazywała mi, co się dzieje w organizmie. I wyobraźcie sobie, że chwila pracy na nadgarstkach powodowała, że człowiek zaczynał reagować. To tyle wam powiem, że na 4. dzień wybudził się ze śpiączki i został odłączony od aparatury. Także tak działa refleksologia. Możemy pracować też na paznokciach. Na paznokciach jest wpisany tak samo cały człowiek. Są wszystkie te same refleksy, które znajdują się na stopach i na dłoniach. Jest to milimetrowa praca dokładna, ale bardzo mocno pobudza do działania głowę. Klienci, którzy mają przepracowane dokładnie paznokcie, zaczynają mówić, że zaczynają widzieć szerzej, zaczynają dostrzegać rzeczy, których wcześniej normalnie nie dostrzegali. Tak to mocno działa. Oczywiście nie mogą być tipsy i pomalowane paznokcie, ponieważ w takich nie da się działać. To czas ucieka szybko. Jezu, tyle bym chciał powiedzieć. Dobrze. Słuchajcie, popatrzcie. Pokażę wam tylko jeszcze pracę i tutaj na stopach. Zobaczcie, jak złączymy te stopy razem, a tu koleżanka leży, to tak bardzo fajnie widać. Zobaczcie, to jest głowa. Te dwa palce po jednej, po drugiej, to są oczy. Tu są uszy, klatka piersiowa, po lewej stronie tutaj mamy serduszko, środkiem na jednej, na drugiej stopie jest kręgosłup, na prawej stopie, tutaj w tym miejscu, zaraz tutaj, proszę bardzo, tu jest przepona, pod przeponą jest wątroba, po drugiej stronie mamy żołądek, śledzione, jelita, i tutaj dół, cały dół, to jest tutaj miednica. I teraz można pracować i pracuje się w odpowiedni sposób na tych palcach, w odpowiedni sposób na poszczególnych organach, ale jeżeli wy nie macie takiego doświadczenia, możecie wziąć i bardzo fajnie to właśnie u dzieci działa, że uciskamy, zobaczcie, uciskamy od samej pięty w linii prostej do małego palca. Następnie następną linię ciągniemy do drugiego palca, do trzeciego po kolei. Czyli pracujemy we wszystkich zonach. Bo ciało ludzkie według teorii refleksologii jest pocięte na 10 takich plastrów i wszystko to, co znajduje się w danej strefie, jeżeli nie domaga, to ma wpływ jeden organ na drugi, ponieważ refleksologia traktuje człowieka całościowo, holistycznie, niewybiórczo. Bardzo właśnie często, gdy przychodzą do mnie klienci na zabieg, to mówią, że boli tutaj to miejsce ramię. Więc ja bardzo szybko biorę, sprawdzam, to jest to miejsce, odpowiada tutaj na stopie za ramię. Naciskamy, pracujemy, tutaj nic nie ma. Więc wtedy posiłkuję się takimi tablicami, to są akurat z kinezjologii, ponieważ ja w swojej pracy nie używam tylko refleksologii, ale jako naturopata
stosuję medycynę chińską, kinezjologię, zioła, więc taki człowiek jest zaopatrzony całościowo. I zobaczcie, spoglądam tutaj na taką tablicę i na tych tablicach są kolorowo, tutaj widzicie, rozrysowane różne mięśnie i przebiegi meridianów. Jak ta osoba mi pokazuje, że występuje ból tutaj w tym miejscu, to ja bardzo szybko, znając anatomię, widzę, który to jest mięsień. Patrzę po meridianach i zaczynam na stopie na przykład pracować na żołądku. I wtedy osoba mocno reaguje bólem. Więc zadaję pytanie, co było wczoraj jedzone? Czy nie było bólu żołądka? I dostaję odpowiedź, no tak, że zjadłam coś wczoraj i tak mnie żołądek bolał. I czy po tym, gdy nastąpił ten ból żołądka, pojawił się ból tutaj w ramieniu? No właśnie tak. Patrzymy po przebiegu meridianów, po tych mięśniach, ok. Ten mięsień koresponduje właśnie z żołądkiem, więc rozpracowujemy refleksy żołądka na stopach, refleksy żołądka na dłoniach, dieta i po kilku godzinach ból znika. Bez żadnych interwencji ortopedy, bez brania lekarstw. Tak działa właśnie refleksologia. Nie szukamy przyczyny, znaczy ból, nie zajmujemy się skutkiem, tylko szukamy przyczyny. Bo to, że ten ból umiejscowił się w głowie, to przyczyna tkwi zupełnie gdzie indziej. I na przykład ktoś przychodzi i mówi, że go głowa boli. To ja mu pierwsze zalecam, żeby wypił 2 szklanki wody. Bo jesteśmy społeczeństwem notorycznie odwodnionym. Bez wody no nie funkcjonujemy. Przed zabiegiem refleksologii należy się nawodnić i po zabiegu refleksologii należy pić zwiększone ilości wody. Ponieważ jeżeli ja przepracuję wątrobę, przepracuję nerki, wątroba uwolni do krwi toksyny, a nerki nie będą miały, nerki tą krew będą filtrowały, usuwały te toksyny, a nie będą miały wody, więc te toksyny będą krążyły w krwi i człowiek się będzie czuł no, trochę gorzej. Dlatego też często, gdy ktoś przychodzi do mnie i widzę, że są duże braki w nawodnieniu, zakłócona praca nerek, więc nie pozwalam sobie pracować więcej na wątrobie, ponieważ organizm by sobie z tym nie poradził, nie wydaliłby tych toksyn. Więc tak ważne jest picie wody i nie ma żadnej terapii, tak jak i refleksologia czy jakiejś innej, bez odpowiedniego jedzenia. Pamiętajcie, jedzenie, świadome jedzenie jest podstawą i nawadnianie organizmu. Kiedyś taki człowiek, który produkuje suplementy, powiedział bardzo mądrą rzecz, że wszystkie pieniądze wydane na suplementy są pieniędzmi straconymi, jeżeli nie ma odpowiedniego odżywiania. I tak samo, jeżeli ktoś przychodzi do mnie na zabiegi refleksologii, a ja widzę, że tu są problemy trawienne, a te problemy trawienne są po rozmowie związane z tym, że człowiek się nieodpowiednio odżywia, więc jeżeli on nie poprawi swojego sposobu odżywiania, nawadniania, to te pieniądze są stracone, a ja nie chcę pracować z tym człowiekiem, bo to jest stracona praca. Ludzie obecnie, jest taki trend, żeby swoje zdrowie oddawać w czyjeś ręce, bo ktoś mi to zrobi. A ja wam chcę właśnie udowodnić, że nie ktoś, że właśnie nie szukajcie na zewnątrz tej pomocy, tej siły, bo wy wszyscy ją macie w sobie.
ja nie mam jakichś nadprzyrodzonych mocy, po prostu mam trochę większą wiedzę, bo refleksologia jest w moim życiu już od ponad 30 lat. Zaczęła się w moim domu rodzinnym, gdzie to moja mama zaczęła wykonywać takie zabiegi. Wtedy to się jeszcze nie nazywało refleksologią, tylko masaż stóp. Więc przez te wszystkie lata ja wiem, ile razy sobie i moim bliskim potrafiłem pomóc w różnych niedomaganiach przez właśnie używając tylko rąk. Wystarczy troszkę oleju posmarować, żeby nie było tarcia i naciskamy. Naciskamy, szukamy miejsc bolących i je rozpracowujemy. Jeżeli się zaczerwieni, zostawiamy i niech organizm sobie działa. Pamiętajcie, wasz organizm was nigdy nie skrzywdzi. I teraz tak, też dostaję takie pytania, jak ja się będę czuł po zabiegu? A ja mówię, nie wiem. I powiem wam szczerze, że jeżeli znajdziecie osobę, która powie wam, że po zabiegu będziesz się czuł tak, tak, tak i tak, to ja zapłacę każde pieniądze, żeby się u tego człowieka uczyć. Bo to nie we mnie jest moc. Ja jestem tylko takim wyrobnikiem, który wie, jak uruchomić ten wasz organizm. Wiem, gdzie ponaciskać, co zrobić, żeby on zaczął funkcjonować na wyższych obrotach, a wasz organizm już sobie sam decyduje i na pewno pójdzie drogą odpowiednią. Także niestety muszę już kończyć, a tyle bym jeszcze chciał powiedzieć. Tam mam swoje stoisko, także jak coś, to zapraszam. Chętnie udzielę jeszcze informacji. A na co dzień zapraszam do Wrocławia, na róg ulicy Grabiszyńska, Zaporowska, Gramea. Tam na co dzień przyjmuję. Ale jestem mobilnym refleksologiem, jeżdżę po całej Polsce, po Europie. Także jeżeli macie jakieś fajne miejsce, chcielibyście zorganizować jakiś warsztat, szkolenie, pokaz, zabiegi, kontaktujcie się ze mną, chętnie dojadę, chętnie to pokażę. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. No niestety muszę już kończyć. Dziękujemy państwu. Pierwsze koty za płoty. To był nasz debiut. Daliśmy radę, tak? Ale chwileczkę. Za chwileczkę zaproszę do siebie pana Dariusza Truszczyńskiego i panią Justynę Dąbrowską. Ale Justyno, ja mam do ciebie jeszcze pytanie. Jakbym mogła... przepraszam, Izo, ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, jakie miałaś wrażenie bycia statystką w sumie? No ciekawe, ciekawe. Ja bardzo lubię refleksologię też, także to jest naprawdę super metoda, nie? Bardzo fajnie relaksuje, także... Chciałabym cały zabieg. Chciałabym. Myślę, że na taki zabieg będzie szansa u ciebie, tak? Tak, nie ma, nie ma problemu. Ja tutaj jestem przez 3 dni. I chciałem wam jeszcze pokazać taką piłeczkę kolczastą. Wystarczy sobie taką piłeczkę twardą kupić i zobaczcie, pracujemy sobie w ten sposób sami lub rzucamy na dywan, jeździmy sobie stopą i już mamy całą stopę rozpracowaną. Także proste, tanie i o to chodzi. Minie ten czas i każdy w swoją stronę musi dalej pójść, lecz w sercu pozostanie żal tych słowiańskich pięknych lat. Tyle jest w nas, tyle wciąż w nas prastarych snów i dróg do gwiazd. To nasza ziemia, to nasz świat. Lado de-